Dzień dobry, nazywam się Dorota Lach-Antczak i jestem tamburmajorką w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej imienia Feliksa Dzierżanowskiego w Grodzisku Mazowieckim. Jestem też tam instruktorką naszych dzielnych tamburmajorek, wspaniałych dziewczyn, które są bardzo zdolne i pracowite. Chciałam Wam dzisiaj zaprezentować nasze ćwiczenia, jak wyglądają nasze ćwiczenia. W ogóle skąd się wzięły tamburmajorki? Prawdopodobnie powstały one w czasach Napoleona Bonapartego. Napoleon Bonaparte chciał bardzo zachęcić młodych chłopców, aby wstępowali w szeregi armii właśnie poprzez takie prezentacje przed orkiestrą młodych dziewcząt. Chodziły one w pięknych strojach, żonglując właśnie buławą, tym oto instrumentem. Żonglujemy buławą w rytm muzyki marszowej, a także i w rytm muzyki rozrywkowej. Mam teraz 12 dziewczyn w orkiestrze, w tamburmajorkach. W lutym dołączyły do nas 3 nowe dziewczynki, które wspaniale ćwiczą. I właśnie chciałam pokazać, jak zaczynamy ćwiczenia z młodymi dziewczynami. Najważniejszym elementem jest, aby chodzić równo lewą nogą na raz. Zaprezentujemy teraz, jak to wygląda. Może poproszę moją małą uczennicę. To jest moja kochana Ola. Ola co prawda nie ma buławy, to jest trylling lub inaczej baton. Kręcą i żonglują tym dziewczyny mażoretki. Ola, zaprezentuj, jak się tym kręci. Zaprezentujesz, jak się kręci trylingiem. Super. A teraz pokażemy, jak zaczynamy rytmicznie chodzić. Uwaga, liczę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I tak oto zaczynamy rytmiczne zajęcia, aby wszystkie równo chodziły. Pierwszym elementem, który ćwiczymy na buławie, może ja pokażę, to jest angielski z obrotem. Jeden z najprostszych elementów, od którego zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Od tego zaczynamy. To dla naszych nowych 3 dziewcząt, aby przypomnieć, jak ćwiczymy angielski z obrotem i żeby było równo. Kolejnym elementem, który ćwiczymy, jest młynek. I od młynka powstaje różnych innych figur. Zaraz pokażemy młynek. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Chodzi o to, aby wszystkie dziewczyny, które są w zespole, kręciły równo. Od młynka pokażemy rzuty. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Potem dołączamy też obrót. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Lub dwa obroty. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Od młynka również mamy rzuty z lewej. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, dwa, trzy, cztery, trzy, dwa, trzy, cztery, cztery, dwa, trzy, cztery. Od młynka też mamy wysokie rzuty. Niestety niby zaczęła się wiosna, ale na dworzu mamy jeszcze trochę zimę, więc nie pokażemy, jak rzucamy wysokie rzuty. To pokażę w kolejnym odcinku, kiedy wyjdę przed vlog. Dzisiaj pokażemy tylko elementy, które możemy wykonać w zaciszu domowym. Kolejnym elementem, który ćwiczymy, jest naokoło siebie. Uważaj, Ola. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Wszystko jest tak wyliczone, że dziewczyny mogą się nauczyć i możemy równiutko kręcić. Trzy, cztery. Kolejnym elementem, właściwie jest to element nienazwany, ale pokażę, jak on wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Od tego mamy również rzut. Rzut na pół i rzut na całe. Pokażę z boku. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tak oto kręcimy. Tak oto kręcimy. Mamy też nowy element, który niedawno wymyśliłyśmy. Pokażę, jak on wygląda. Jest to takie łapanie z tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Więc to chyba wszystkie elementy, które wykonujemy. A nie, jeszcze mamy ołówek. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, pokażę z boku.
Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, a teraz pokażemy układ z trylingiem. Ola zaprezentuje nam, jak mieszamy zupę. Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Super! Brawo, Ola! Tak, także tak zaczynamy nasze ćwiczenie. Tak chodzimy przed naszą orkiestrą w przemarszu, a także jak orkiestra gra stojąc. Pokażę teraz nasz układ marszowy. Tu w zaciszu domowym mogę wykonać tylko taki układ marszowy bez zbędnych rzutów, znaczy bez wysokich rzutów, może tak, więc pokażę układ marszowy. Okay. Będzie to ułański szyb. Jest to układ, który możemy wykonać do każdego marsza. Wykonujemy go do każdego marszu, w przemarszu, jak i stojąc. Jeszcze pokażę jeden element, który dopiero się uczymy ćwiczyć. Jest to element, który nazywa się 2 na 1. Jest on bardzo trudny, jeszcze go nigdzie nie wykonałyśmy, ale pokazałam go teraz w drugiej części tego układu. Wygląda on tak, nazywa się 2 na 1, dlatego że kręcimy dwa razy obrót w prawej ręce i przekładamy raz do lewej. Raz, dwa, trzy. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Z tego też 2 na 1 możemy wykonywać takie inne elementy, jak na przykład pod nogą. Tak, to ćwiczymy właśnie intensywnie. Dziewczyny teraz podczas naszej kwarantanny ćwiczą w domu. Z 2 na 1 możemy też wykonać rzut. Proszę bardzo. Tak. I myślę, że to na dzisiaj wszystko. W następnym odcinku pokażę Państwu, jak ćwiczymy wysokie rzuty na powietrzu. Tu w domu niestety nie mogę tego pokazać, ale obiecuję, że jak tylko zrobi się cieplej, wyjdziemy z Olą przed blok i pokażemy nasze ćwiczenia z wysokimi rzutami. Dziękuję bardzo i pamiętaj, zostań w domu i ćwicz!